Księga Ozeasza rozdział czwarty. Izraelici, słuchajcie słowa pana. Oto pan wnosi skargę przeciwko mieszkańcom kraju, ponieważ nie ma wierności ani miłości, ani poznania Boga na ziemi. Jest krzywo przysięstwo, kłamstwo, zabójstwo, kradzież, cudzołóstwo, zbrodnia idzie za zbrodnią. Dlatego kraj okryje się żałobą i wyginie wszystko, co go zamieszkuje zarówno dzikie zwierzęta, jak i ptactwo powietrzne, wyginą nawet ryby morskie. Jednakże niech nikt nie oskarża i nie gani ludu. Przeciw tobie, kapłanie, kieruje moje oskarżenie. Potykasz się za dnia, nocą potyka się także prorok. Oto ja zniszczę twoją matkę. Mój lud marnieje, bo brak mu poznania, ponieważ ty odrzuciłeś poznanie, ja cię odsunę od mego kapłaństwa. Ponieważ zapomniałeś prawo twego boga, ja zapomnę o twoich synach. Im liczniejsi się stawali, tym bardziej mnie obrażali, zamieniając swoją chwałę na hańbę. Karmią się grzechem mojego ludu i pożądają jego nieprawości. Dlatego stanie się z ludem tak jak z kapłanem. Ukaże ich za złe postępowanie i odpłacę im za ich uczynki. Będą jedli, ale się nie nasycą, będą uprawiać nierząd, ale się nie rozmnożą, ponieważ przestali szanować pana. Rozpusta wino i moszcz odbierają rozum. Mój lud radzi się u swojego drewna, a jego laska udziela mu odpowiedzi, ponieważ zwiódł ich duch nierządu i przez cudzołóstwo oddalili się od swojego Boga. Na wierzchołkach gór składają ofiary, palą kadzidło na wzgórzach, pod dębem, topolom i terebintem, gdyż dobrze im w ich cieniu. Dlatego wasze córki uprawiają nierząd, a wasze synowie cudzołożą? Nie ześle kary na wasze córki za to, że uprawiają nierząd, ani na wasze synowe za to, że cudzołożą gdyż wy sami obcujecie z nierządnicami i składacie ofiary z nierządnicami świątynnymi, a nierozumny lud zostanie wygubiony. Jeśli ty, Izraelu, uprawiasz nierząd, oby Juda pozostał bez winy. Nie chodźcie do Gilgal i nie wstępujcie do Betawen i nie przysięgajcie na życie Pana, bo Izrael stał się krnombrny, jak narowista krowa. Czyż Pan może go paść jak jagnię na rozległej łące? Efraim sprzymierzył się z bożkami, niech tak zostanie. Przebywa w gronie pijaków, którzy zatracają się w cudzołóstwie i zamieniają swoją chwałę na hańbę. Porwie go wicher na swoich skrzydłach i doznają wstydu z powodu swoich ołtarzy. Tu już mamy taki bardzo konkretny opis historyczny, jakby tego, co wcześniej było tak symbolicznie pokazywane jako ten nierząd, nie? tu jest konkret jak te jakby dwa narody, bo wiecie, że to jest taki czas, kiedy Izrael był podzielony na tzw. Tak Izraela i na judę, czyli podzielili się na dwa królestwa. I no, no właśnie jak odchodzili od wiary w Boga, jak grzeszyli, jak przyjmowali inne, inne wierzenia. Ja to bardzo lubię ten szesnasty werset, gdzie Izrael jest porównany do narowistej krowy. To jest w ogóle taka piosenka była w tym musicalu, który kiedyś napisałem, właśnie o, o tej księdze. Narowista krowa się nazywał ten kawałek. Pani, no, często tak jest, że my się zachowujemy jak narowista krowa, czyli taka zerwana z łańcucha krowa, która po prostu tak oszalała lata, wszystko niszczy po drodze, nie? Kochani, zobaczcie, ile żeśmy rzeczy przez nasze grzechy, przez nasze słabości, przez nasze różne upadki i tak dalej, ile żeśmy zniszczyli rzeczy, nie? W naszym życiu. Nie, nie bądźmy jak narowiste krowy. Bo, Pani zazwyczaj. Przyczyną wszelkich zniszczeń w naszym życiu jesteśmy po prostu my sami.